Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka. Jeśli chodzi o muzykę, to ona też jest muzyką tradycyjną, autentyczną. Są tutaj takie motywy instrumentalne, które są moimi autorskimi kompozycjami, a właściwie to są takie dodatki, które mają uzupełniać warstwę tekstową pieśni, ponieważ pieśni niosą w sobie dużą taką emocję związaną z kontemplacją, z medytacją i z myśleniem, to uważam, że dobrze jest, jeżeli między pieśniami jest taki oddech instrumentalny, ale niekoniecznie już związany z dawnymi epokami. Instrumenty, na których gramy, to są tak stare instrumenty i one jakby swoim brzmieniem już przenoszą nas w dawne czasy, że chciałam tutaj jeszcze coś opowiedzieć takim współczesnym językiem, czyli językiem nut, które grają mi jakoś tam w sercu i są moim komentarzem do pieśni. Jacek Mielcarek jest takim muzykiem, z którym można taką przygodę wspólnie przeżyć, ponieważ on reaguje bardzo muzycznie na wszystko to, co ja robię. Dzięki temu ten koncert będzie jednym z najbardziej niezwykłych koncertów, w jakich mi się w ogóle miałam przyjemność. Jest taki element nowej tradycji, można powiedzieć. Kultura jest takim zjawiskiem, które nieustannie ulega przeobrażeniu. Dla mnie ciekawe jest to, że dzięki tym pieśniom, dzięki muzyce tradycyjnej, dzięki instrumentom, na których gram, sięgam bardzo daleko, czyli jedną ręką mogę ogarnąć jakby przeszłość, ale druga moja ręka chciałaby się połączyć z przyszłością. I to jest normalne. My potrzebujemy mówić własnym językiem o muzyce tradycyjnej, o tym, co się dzieje z nami, o emocjach, o tym, co przeżywamy. Nie znam artysty, który by nie miał takiej potrzeby. To jest najbardziej naturalne. Myślę, że tego trzeba się nie bać. Oczywiście był taki czas, kiedy podchodziłam do muzyki tradycyjnej w sposób taki bardziej skoncentrowany na tym, żeby mi się udało ją odtworzyć w taki sposób, jak sobie wyobrażam, że ona powinna brzmieć. Ale teraz dla mnie granie takiej muzyki to jest nieustanne święto. W tym święcie jest bardzo dużo improwizacji, bardzo dużo takiego współczesnego języka za pomocą starych metod wykonawczych, starych instrumentów, brzmień, czyli właściwie to jest cały kosmos. Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.